okazji do biegów, w takim układzie, moi kochani, 3, 2, 1, start! Dawaj! Nie ma ci w górę. Nie ma ci w górę. Nie ma ci w górę.
Drodzy Państwo, dotrwaliśmy. Wielkie brawa dla Piątki, wielkie brawa dla wszystkich uczestników. Czas na szybkie podsumowanie biegu Tropem Wilczy w Kijach, pierwsza edycja. Drodzy Państwo, w pierwszej kategorii, w pierwszym dystansie mamy tutaj bezapelacyjnego zwycięzcę. Krzysztof Jabłko. Krzysztof, zapraszamy Ciebie. Brawa dla Krzysztofa i dla jego rodziny, bo pamiątkowy puchar. Krzyśku. Gratulujemy. Wielkie brawa dla Krzysztofa. Walczyliśmy również z dystansem 5 km. No tutaj trzeba obiektywnie przyznać, młodzież nas zmiażdżyła. Cóż, trzeba znać swoje miejsce w szeregu, prawda panowie? Niestety w pewnym wieku już się nie da. Ania Kostecka, Aniu, zapraszamy Ciebie. Czy jest z nami Ania? Wielkie brawa dla Ani, drugie miejsce. I pamiątkowa statuetka, brawa. Brawo, gratulacje. Chodź do zdjęcia. No i bezapelacyjnym zwycięzcą dystansu 5 km. Robiliśmy co mogliśmy, ale Gabeł Dziewięcki nas zmiażdżył. Brawo dla Gabła. Zapraszamy Gabeł. Dziękuję, gratuluję wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie, daliśmy radę. Podejrzewam, że większość osób, która biegła dystans rodzinny w przyszłym roku, pobiegnie na piątkę, bo na pewno nie jest to pierwsza edycja w wykonaniu chińskiej kasztelanii, na pewno nie ostatnia, rozpoczęliśmy kolejną nową tradycję kasztelańską. Także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Brawa również tutaj dla pań, które ciepły posiłek, ciepłe napoje nam serwowały. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i do zobaczenia. Ja tylko dodam do tego wszystkiego, że oczywiście wielkie gratulacje również dla OSP Kijek, które jak zwykle nas pomogło. Pozdrawiamy panie Łukaszu tam i zapraszamy do nas tutaj na Bigoni Gabę oczywiście. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Spotykamy się za rok na pewno na biegu. Wszystkiego dobrego, spokojnej niedzieli. Dzięki bardzo.